jest kawałek, być może ostatni kawałek wolnej Polski. Tu jest polska armia, panowie. Wy! I będziemy walczyć aż do końca. Urodziliście się po to, żeby walczyć. Więc prujemy Szwabów, panowie, tak, żeby im wszystkim tutaj Angolom gęby się ze zdziwienia pootwierały. Is that clear? Clear, sir! And they are really doing it. You can call me Johnny. You can go now. You saved my life. You are the bloody best pilot we've got. Squadron 303! You will not find better pilots on this earth, sir. You don't have to fight anymore. But I want to fight. May I ask you to dance with me? I would love to dance with you. You can't survive this war. This is my life, and I don't want to abandon my brothers. I have to fight. Rise like fire. Jest tylko jedno słowo, które przyszło nam z marzoną głowa. To słowo brzmi... Ciary, proszę państwa. Jakieś w ogóle totalne wzruszenie. Za dwa dni jest premiera filmu Dywizjon 303, historia prawdziwa. Potężnego projektu, który ma wreszcie docenić to, co robił Dywizjon 303, czyli nasi polscy piloci, którzy walczyli w bitwie o Anglię. Resztę mówią nasi goście. Ania Prus, która zagrała Jagodę, tak, w filmie, i jest z nami także Angelika Jarosławska, ambasadorka filmu Dywizjon 303, prezeska Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w kraju i na obczyźnie. Bardzo gustownym mundurze. Witamy serdecznie. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, co to za mundur, pytanie brzmi, proszę bardzo. Royal Air Force, krótko mówiąc. W takich właśnie mundurach piloci, zobaczymy pilotów Dywizjonu 303 w filmie już za dwa dni. Żeby przybliżyć państwu skalę tego filmu, to nie jest historia, której projekt powstał 3 miesiące temu. Przygotowanie trwało od dawien dawna. Od jak dawna się szykowaliście? Właściwie przez ostatnie 5 lat pracowaliśmy bardzo intensywnie nad powstaniem tego filmu. Współpracowaliśmy ze środowiskami lotniczymi, z instytutami, muzeami, z pilotami wojskowymi, akrobacyjnymi, z historykami, ze wszystkimi ludźmi, którym ta historia jest bliska i którzy chcieli ją z nami współtworzyć. Co najważniejsze, z rodzinami pilotów, co było dla nas bardzo cenne. Czyli wy zrobiliście taką potężną robotę dokumentalną, rozmawiając ze świadkami, prawda? Tak. Tamtego, przepraszam, wydarzenia. Książka, którą mamy, z 42 bodajże roku, prawda? Arkadiego Fidlera, tak? Dywizjon 303, to jest kolejne źródło. Pracujemy z rodziną Arkadego Fidlera i ona wspiera bardzo film Dywizjon 303. Będą na poniedziałkowej premierze. 31 sierpnia film wchodzi do kin. Pracujemy także z rodzinami pilotów, między innymi z synem Jana Cumbacha, Hubertem, który także wspierał nas w powstawaniu tej produkcji. Będzie na premierze. Także żona pana Jana Cumbacha, pani Gizela, będzie również obecna na premierze filmu, co jest dla nas bardzo wzruszające. Będą łzy, podejrzewam, dziewczyny, jeśli mogę. Te trzy nazwiska tylko. Tych trzech naszych orłów, dobra, to... Bo zanim przejdziemy do bohaterów, których historie też wzruszają, co już widać po samych zwiastunach, cytat. To prawdziwa historia polskich asów przez tworzy, inspirowana bestsellerem, wiadomo, Arkadego Fidlera. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. Zacznijmy od tego. Dlaczego oni byli na początku niedoceniani i wyśmiewani? Byli obcokrajowcami, przyjechali z innego kraju, który miał już w swojej historii dwie przegrane wojny. Byli postrzegani jako obcy, jako osoby z zewnątrz, nie znający języka. To była bardzo, bardzo intensywna bariera, ale ponadto jako ci, którzy już przegrali, więc ich umiejętności nie były doceniane i musieli być bardzo cierpliwi, aby pokazać, że te umiejętności mają. A należy tutaj nadmienić, bez wszelkiej wątpliwości, że polscy piloci po szkole Orląt byli znakomicie przygotowani, świetnie wyszkoleni. Ich sposób atakowania był czymś zupełnie nowym dla Brytyjczyków. Po pierwsze, bardzo dużo maszyn, najwięcej strącali niemieckich i odstraszali, prawda? No kto wie, co by się działo w historii, gdyby inaczej się potoczyła bitwa o Anglię. Ale oczywiście. Prawda, Aniu? Tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że tak naprawdę Anglicy wystawili nas na pewną śmierć, bo oni widzieli, że my
że przypuszczali, że my sobie z tym po prostu nie poradzimy, a tutaj proszę. Warto dodać, że śmiertelność pilotów była w tym czasie ogromna. Brakowało pilotów, więc Polacy mieli być takim dodatkowym paliwem na czas, kiedy kolejną kadrę pilotów uda się przygotować. Taki film nie robi się. Ja tylko przepraszam, że przerywam powiedzieć, że takich filmów, żeby państwo wiedzieli, to nie będzie dokument o męstwie pilotów, chociaż będzie o tym mnóstwo, ale takich filmów nie robi się bez wątków miłosnych. Mówię o tym z absolutnym przekonaniem. Nareszcie, Tomku, nareszcie. Jagoda. I to mówię ja. Jagoda, czekaj, czy ja dobrze pamiętam, że Jagoda się kocha w Janku? Jagoda się kocha w Janku. Jagoda to jest silna dziewczyna, córka inżyniera silników lotniczych. Chyba od spódnicy woli mundur lotniczy, chociaż widzimy ją podczas jednej sceny tańca w sukience. Film jest podzielony jakby na takie dwie części, część polska i część brytyjska. Do momentu, kiedy nasi piloci nie wylatują jeszcze do Wielkiej Brytanii, jest jakby spokojniej, ta miłość gdzieś tam się rozwija, później wojna niestety rozdziela wszystko, a mój ukochany poznaje inną kobietę. I jak historia się potoczy, państwo zobaczą 31 w kinach, premiera za dwa dni, ale chcemy powiedzieć, żeby państwo nie mylili tytułów, bo są dwie opowieści, prawda? Chyba warto o tym powiedzieć. To trzeba o tym mówić. To trzeba o tym mówić. Dywizjon 303, historia prawdziwa, to jest to potężne dzieło, które jest w ogóle wielkim projektem, prawda? I warto nadmienić, że sceny walk powietrznych zapierają dech w piersiach. Są naprawdę na hollywoodzkim poziomie. Film będzie robił bardzo duże wrażenie. No jakby co, to od razu powiem, będziemy. Słuchaj, zakościelny Adamczyk, jak państwo Antek widzieli. Antek Królikowski. Tak. Prus i wiele, wiele innych. No i oczywiście wszystkie języki świata w filmie, a to jest ten film, o którym mówimy. Dywizjon 303, historia prawdziwa. Tak, a teraz, proszę tytuł państwa, skoro mówimy o premierach, nie przejmuj się, no wiadomo, po co tu jesteś, po tu jesteśmy. Proszę państwa, skoro mówimy o premierach, to my też z Marzeną gramy w filmach. Może akcji jest w nich mniej, ale wdzięku za to oczywiście mnóstwo. W kostiumach prawdziwych gramy. Oczywiście, proszę. Dziękuję.